Witajcie moi drodzy w poradniku jeździeckim Iskrowym. Dzisiaj chciałabym Wam się trochę pochwalić. Pochwalić się nowymi końmi, które w przeciągu około miesiąca przyjechały do nas. Kupiliśmy je, szukaliśmy, to był bardzo intensywny czas. Cały maj i większość czerwca spędziliśmy z panem Jakubem w samochodzie z przyczepą, szukając tych naszych wspaniałych rumaków. Chciałabym Wam dzisiaj przedstawić konia Arona, konia Xtaba, Milosza, Belwite i Bonite, więc zapraszam Was do oglądania. Koń Prymus. Prymus? Prymus ma przesympatyczne usposobienie. Jest misiem kochanym. Fajny Prymusek jesteś. Jeszcze nie pracowaliśmy tutaj w siodle, bo dopiero przyjechał do nas. Przyjechał on do nas wczoraj, więc się klimatyzuje. Jeszcze parę dni sobie poodpoczywa. Obok niego jest Xtab, też nasz nowy nabytek sprzed miesiąca. Jest Folblutem, czyli koniem pełnej krwi angielskiej. Bardzo go lubię. Bardzo fajny charakter. Bardzo fajny prospekt na przyszłość. Bardzo miękko nosi, delikatnie. Bez problemu odpowiada na pomoce, do kłusa, do galopu. Ustępowania umie, zwroty na przodzie, na zadzie pracujemy. Zaczęliśmy sobie skakać. Skokowo też całkiem przyzwoicie to wygląda, więc cieszę się, że te dwa koniki będą na pewno końmi do skoków. Prymus jest rasy szlachetna półkrew, ma bardzo dobre pochodzenie skokowe, jest takim prospektem dla mnie na odznaki, srebrną, złotą odznakę i myślę, że będzie się w tym na pewno spełniał. Słuchajcie, tutaj kolejnego nowego konika przedstawiam Wam, jest to Aron. Aron przyjechał do nas około miesiąc temu, jest tak samo bardzo przyjemnym koniem, bardzo dobry charakter, jest kompletnie niezłośliwy, wręcz odwrotnie, jest przyjacielski, chętny do współpracy. Na początku jak go kupowaliśmy, jak go sprawdzałam, to miałam wrażenie, że jest troszeczkę taki do pchania. A okazało się, że jak przyjechał do nas i zaczęłam wsiadać na niego, pracować z nim, okazało się, że jest mega przyjemny i taki ani do przodu, ani do tyłu. Po prostu fajnie idący, odpowiadający koń. Można nawet powiedzieć, że dosyć fajnie skacze, choć technika skoku jego jest taka, można powiedzieć, wiele do życzenia, ale jest chętny, bardzo chce. Bardzo fajnie się układa, chce się z człowiekiem dogadać i myślę, że udał nam się zakup tego konia. Na pewno będzie Was cieszył, bo mnie już bardzo cieszy. Tak, więc mówiąc krótko, pokazałam Wam tak, teraz Arona, pokazałam Wam, tak jak tam stoją sobie chłopaki, Xtaba, konia pełnej krwi angielskiej i konia Prymusa, który jest szlachetnej półkrwi. To są trzy prześliczne wałachy. Aron też jest koniem szlachetnej półkrwi i też ma dosyć fajne pochodzenie, bardzo silnie skokowe. Teraz oczywiście nie pamiętam, bo już tyle koni oglądałam ostatnio i mamy zakupionych parę koni, że teraz nie pamiętam jego pochodzenia, ale mają zdecydowanie skokowe papiery. Nasze te dwa koniki, Aron i tam Prymusek. Obok Xtab jest z linii koni pełnej krwi angielskiej. Powiem Wam co innego, był normalnie w treningu wyścigowym na Służewcu, troszkę biegał, więc ma trochę przeszłości takiej wyścigowej. Oj, słuchajcie, to nie koniec, bo mamy jeszcze czwartego konika nowego. Ma na imię Milosz. Przyjechał do nas z Chorwacji. Cześć, Miziu, pokaż się, chłopaku. Jest to 9-letni wałaszek. Nie do końca wiem, jakiej rasy, ale jest fajny.
Cześć, Miloszku. Co to, chłopaczku? No, Miloszek nie dał mi tutaj mówić dalej, dlatego troszkę odchodzę, żeby wam go pokazać w pełnej okazałości. Jest to koń, który chodzi, uwielbia chodzić w tereny. Bardzo się w tym sprawdza, jest mega bezpieczny. Porusza się w trzech chodach, bez problemu w terenie, czy na czołowego, czy z tyłu, czy z przodu, czy w środku, bez problemu. Na placu też jest ok. To będzie konik przeznaczony dla tej części młodszej, albo słabszej stażem, dla osób, które się uczą galopować, uczą się kłusować, czy chcą swoje pierwsze, dłuższe tereny zaliczyć, to właśnie Miloszek będzie spełniał taką funkcję. Milosz do nas przyjechał niecałe 2 tygodnie temu i miał długą, ciężką podróż, dlatego odpoczywa troszkę powolutku, jest wdrażany w trening, ale nie pod osobami, tylko pod moimi instruktorami i zaczyna to naprawdę fajnie wyglądać. Co mogę wam jeszcze powiedzieć o Miloszu? Milosz w Chorwacji na pewno łatwego życia nie miał, ale jest przecudownym konikiem. Dzięki Bogu jest zdrowym, bardzo takim do człowieka, ale musiał odpocząć. Widać, że troszeczkę był przytłoczony chyba swoją przeszłością. Musieliśmy dać troszkę mu odpocząć i u nas jest dołączony do stada i chodzi całodobowo na pastwisku, tak jak nasz Prymusek. Słuchajcie, bo Prymusek też chodzi całodobowo. Powiem wam piękność kolejnego nowego konika naszej stajni Iskra. Przyjechała do nas dobry tydzień temu. Schowała się teraz, słuchajcie, za Agusię. Ale ta piękność gniada ma na imię, słuchajcie, Bonita. Jest 7-letnią klaczką. Chodźcie, pokaż, Niunia. Chodźcie, pokaż. Cześć, licznota. Cześć, mała. O, jest piękna, urodziwa. Klacz szlachetnej półkrwi. Jest stosunkowo młoda stażem, co jeśli chodzi o trening, ponieważ była tylko zajeżdżona i puszczona na łąki. Miała przecudowne życie, ponieważ chodziła sobie całodobowo na dworzu i ludzie tylko byli oddawania jej jeść i kochania jej. Bonita pięknie się rusza. Dobrze jest skacząca, to jest kolejny koń, który ma dobry papier, na pewno gdzieś tam się wyświetli przy niej, jakie ona ma pochodzenie. Dobry papier skokowy dosyć, ale to papier nie chodzi. Ważne jest to, że jest bardzo poprawna, przyjacielska i bardzo fajnie ruszająca się klacz. Więc przedstawiam wam naszą śliczną Bonitę. Bonitka. Bonitka. Śliczna jesteś, dziewczyno. Jak widzicie, jest bardzo urodziwa, ale też bardzo mądra, fajna dziewczyna. Jeszcze odpoczywa, tak jak reszta naszych koników, które została zakupiona ode mnie, zawsze ma dobre 2 tygodnie na aklimatyzację, na resocjalizację, więc ona raczej zacieśnia nowe przyjaźnie, bo jeszcze, słuchajcie, pokażę wam drugą klaczkę i to jest jej pełna siostra, którą też kupiliśmy z tego samego miejsca. Więc zaraz wam ją przedstawię. A tymczasem popatrzcie sobie, jak chrupie Bonita trawkę. Jak widzicie, mamy bardzo zróżnicowane pastwiska. A Belwitka poszła w krzaki, w cień. Mamy dużo cienia na pastwiskach, żeby koniki mogły cały dzień... O, jest dziewczyna! Belwitka jest młodym konikiem, bo ma dopiero 3 latka. Jak widzicie, jeszcze jej budowa jest taka źrebięca. Cześć, Niunia. A gdzie ty z koleżankami nie jesteś dzisiaj? Tak, Belwitka jest też konikiem szlachetnej półkrwi. Czyli gdzieś wyświetli jej pochodzenie. Ma dosyć fajne. Belwicia. Belwitka jest bardzo fajnym, grzecznym koniem. Ale w takim sensie, że ma naprawdę fajny charakter. Jest bardzo taka spokojna, do ludzi. Fajnie się rusza. Chodź, Belwicia. Chodź, malutka. A, będę się drapać. Dobra. Chodź, Belwicia. Tak, Belwitka dopiero no, w przyszłym roku będziemy coś tam działać. Może na jesieni. Ma skończone 3 lata, ale jak widzicie, jej budowa jeszcze troszeczkę musi podgonić, bo jeszcze taka silnie źrebięca jest, więc poczekamy, aż się troszeczkę dziewczyna podrośnie.
i będziemy działać. Elwitka. Elwitka podziwia, słuchajcie, trening. Bardzo dobrze. Mam duże oczekiwania wobec tego konika. On się fajnie rusza. Ma rodziców takich, którzy dosyć ciekawie skakali. Więc liczę, że to będzie taki prospekt na przyszłość, na zawody, na odznaki. Nie, Belwicia? No i przedstawiam wam piękną Belwitę. Belwicia! O, jak zasypią. No tak, do wieczora na dworzu, a upał jest. Wariaty. No, jak widzicie, zaszaleliśmy. Kupiliśmy w przeciągu miesiąca, no może półtora, kupiliśmy Arona, Xtaba, Belwitę, Bonitę i Milosza. Ale to nie koniec koni, które przyjadą do nas, bo z niecierpliwością czekamy. Już na dniach przyjedzie do nas koń z Hiszpanii. Koń wyszkolony na poziomie C-klasy. I mam nadzieję, że będzie dla was ogromnym taką radością w treningach i na pewno nagram o tym poradnik, żeby wam przedstawić kolejnego szóstego konika, którego kupiliśmy. Ja tymczasem będę się żegnać, ale mam nadzieję, że podobał się wam ten poradnik ze względu na to, że kupiliśmy piękne konie. Słuchajcie, Aron, Xtab, Belwita, Bonita i Milosz to są konie, które niezwykle mnie cieszą. Naprawdę mnie cieszą te konie i jak patrzę, jak się rozwijają, a są stosunkowo krótko u nas, to bardzo, ale to bardzo mnie to cieszy. Część koni, no tak jak wcześniej wspomniałam, są po prostu puszczone na łąki, odpoczywają i dojrzewają, bo tak jak Belwita jest młodym konikiem, ale reszta naprawdę świetnie pracuje i jest dla mnie ogromną radością. Dziękuję, że jesteście i do zobaczenia, moi drodzy.